A więc powracamy do Sonic X United Beginning i tym razem wam pokażę coś bardzo zabawnego. O! Działa! A więc... Truth yes... Yes... jak... kliknąć... Dobra. Ogólnie... Jeżeli... Doskonale widzieliście poprzedni odcinek, a jeżeli nie, to zapraszam, że udało mi się uratować wszystkie postacie i dotrzeć do ostatniego boss fightu. Ale musicie mnie zrozumieć w tym momencie, że naprawdę nie chce mi się znowu powtarzać tych wszystkich kroków i mieć szansę na to, że się nie uda i będę musiał powtarzać. A więc taki fajny trik. Jeżeli na tym ekranie z Soniciem klikniecie wszystkie strzałki naraz, trafiacie tutaj. I tutaj możecie sobie wybrać poziom, więc staram się... Mogę jakoś zmienić liczbę tych na dole? Może myszką? O! Mam! 3. Dobra. Więc mam zaznaczone dokładnie te statystyki, które są mi potrzebne, czyli poznaliśmy prawdę, która jest ukryta w świecie Tailsa. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to ponownie odwołuję do poprzedniego filmu. Mam też 3 czarne pierścienie, więc włączam po prostu walkę i klikam. Muszę znowu przetrwać Deadly Fog, czy... To nie. Muszę znowu przetrwać Deadly Fog. O nie. Są bardzo złe wieści. O nie, to jest Fatal Fog. Nie, dobrze, okej, okay, dobrze jest. Pomyliłem nazwy. Dobra, więc pewnie wracamy tutaj. Nie mam pojęcia, jak to wtajmować. Oni jeszcze żyją? Chyba nie żyją. Tak mi się wydaje, delikatnie, bo nie mogę zmienić postaci. Więc co teraz? A! Czyli rozumiem. Zastanawiałem się ostatnio, jakie są różnice między good a best endingiem. Więc zgaduję, że teraz jesteśmy na drodze good endingu, ponieważ... żyje tylko Eggman. Ale nadal... Głównie mi chodzi o tego boss fight. Please don't leave me, Sonic. Nie, okropni jesteście. Jak ty możesz tak mówić? Wyrzuty sumienia jeszcze mi będzie powodował. No to... Ja naprawdę... Może się... W tym odcinku, bo ja nawet nie wiem, czy się uda, czy nie wywalę tego odcinka do kosza po prostu w takim razie. Próbuję zdobyć ten good ending, bo to wszystko głównie zależy od tej walki. O nie! O nie! Oni wszyscy muszą przeżyć, bo teraz Eggman też... O... Suicide. Okej, okay, tu nie byliśmy. Tą scenę znam, ale tu nie byliśmy w tym gameplayu. Dobra, odcinek nie trafi do kosza, bo jest coś nowego. Jeżeli znacie dobrze angielski, to chyba domyślacie się, co tu się stanie. Jednak będą dwie możliwości, bo są dwa różne wypadki, jak ta scena się odgrywa. Jedna zła, druga mniej zła. Nie mogę tego nazwać dobrą. Albo dostaniemy worst ending, który polega na tym, że Sonic... Albo dostaniemy bad ending, który zaraz zobaczycie, co się dzieje. Nie mam pojęcia, który się wydarzy. Press Z to jump. Dokładnie, dostajemy ten trochę lepszy ending. Nie rób tego, Sonic. Nie możesz nas uratować, ale możesz ochronić resztę. Zachowaj swoją nadzieję i determinację. To jest to, co się nazywa bad ending. I muszę powiedzieć, że to nie... Niestety albo niestety jest kanon, ponieważ następna gra to jest Sully EXE Continued Nightmare, w
której cała trójka jest właśnie przemieniona w Exe. Ale Pengar, z jakiej to było gry? Nie mam pojęcia. Ale okej. Okay. Tu już nic innego nie będzie. To był bad ending. Dobra. Wszystkie trzałki naraz. Działa, dobra. I teraz, czy jest jakiś sposób, żebym mógł po prostu w to zagrać? Nie wydaje mi się. No tego nie mogę wybrać. To jest chyba Suicide Hill. A to jest... Tego też nie mogę. Trzeba przejść zasrany Fatal Fog. Spróbuję jeszcze raz. I teraz, jeżeli on powie above i nie będzie go nade mną, to muszę... Co inne postacie mogą robić? Nie mam pojęcia, jak obronić inne postacie, tak szczerze. Muszę do nich pójść Eggmanem i ich tak obronić tarczą? Okej, okay. Jest git. Oni żyją? Żyją, dobra. To jest okropne do wytajmowania. Powinien się jakiś wykrzyknik chociaż po... O nie. Okej, okay, udało się. Jestem mądry. Niesamowite. Wiem, jak działa Fatal Fog. O cholera. Okej. Okay. Nie. O mój Boże. Nie, nie. Okej, okay, udało się. To już jest koniec. Żyją obaj? Żyją! Tak! Dobra, więc wracamy tutaj, do tego pięknego boss fighta, który mnie znowu rozwali pewnie. I... Nie wiem, jak to rozwiąże. Jeżeli teraz mi się nie uda, to albo będziecie mieli wcześniej disclaimer, że nie ma po co oglądać poza tym, że się będę denerwował, albo nie wrócę tego filmiku, dopóki nie zdobędę dobrego endingu. Bo już jeden dostaliśmy ending w tym filmiku, więc przynajmniej tyle jest dobrze. Dobra, więc pełne skupienie. Może tym razem się uda. Kto wie? Dobra, więc tu od razu skaczę. Spamię już set normalnie. Okej, okay. I teraz na boki unikać najlepiej. I teraz będzie koles, więc mogę go uderzyć, dobra. Dobra. No co to było, Muszę... Ale ta gra jest... To było chamskie, dobra? Było okropnie chamskie. Dobra, ta faza jest... Chyba już ją rozumiem. Przynajmniej mam nadzieję. O nie, 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 nie. Moje pierścienie. Dobra, i teraz zostanę zadatko. O, nie, nie wiem, czy mnie nie uderzy od razu. Dobra, żyję. Dobra. O, nie, 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 jeden pierścień, dobra, mam. Nie, nie mam, nie, nie mam jednego pierścienia. O, idealnie, go uderzyłem. Okej, okay, coś się dzieje dalej, ale przypominam, że mam zero pierścieni. I to wszystko może się jeszcze popsuć. Co mam porę, Eggman? Możecie tego nie komentować. To było bardzo głupie. Okej, to nie wiem, jakim cudem mnie nie uderzyło. Okej, to też nie wiem, jakim cudem mnie nie uderzyło, ale nie narzekam. Dobra. Okej, po prostu się skupić i to nie jest takie... okropne. Jakby się mogło wydawać. Ała. Pierścień, najpierw pierścień. Okej, okay, i jeszcze jeden hit. Okej. Okay. Pode mną była trampolina. Mam nadzieję, że one znikają po tej kascence. Dobra. Wow. Porąbane. O nie! Pol!
cholera, ej! To była najlepsza próba. Okej, ale 4. Więc ja to na razie stoję w tym momencie. Będziecie mieli wcześniej disclaimer, że nie przeszedłem tego, ale zaszedłem dalej, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to zobaczycie. Dziękuję za oglądanie. Żegnam, miłego dnia. Zostawiajcie łapki w górę oczywiście, albo w dół. Whatever. Oceniajcie, wyrażajcie swoje zdanie, to jest ważne. Cześć.